Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. W poszukiwaniu... Te z białej rękawiczki. Myślisz, że Emhyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kedwen. Proszę waszmość ogolić. Aha. Paczki na pół cala. Wszystko? Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. No właśnie. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Waszmość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu. Czuję, że nie jest to żarcik. I brzytwę na gardle. Zabił ich Dziki Gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy. A wyglądam, jakbym żartowała? No. Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. No, redlingowie. Można was umyć, ostrzyc i ubrać, ale nauczyć manier. To będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie. Nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. Dobrze, teraz waszmość raczy się odziać. Niestety nie miałem dokładnych wymiarów waszmości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. No, w różnych odcieniach czerni, Geralt, czego chcesz? Czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Wow, no to sobie... Chodzimy w ręczniczku, ładnie, ładnie. Dobra, mamy tutaj jabłuszka, jakieś dziwności do zobaczenia, do ograbienia. Wszystko zabieramy. Szkoda, że nie mam czasu. Tak, ja jakoś nie żałuję. Mogę tu coś zgarnąć. Geralt, pięknie popisujesz się mocami. Nie da się ukryć. O, możemy to przeczytać. Dobra, i tak pewnie raczej niewielu z was będzie chciało kubek? A po co to? Nie wiem, może w sumie komuś kiedyś tam podarujemy. Dobra, tu nie ma nic ciekawego. Wdzianko mamy sobie wybrać, a to za momencik najpierw obszukam co nieco. Kielich w sumie można by pewnie z czasem przehandlować. O, miecz na czarownicę, ale dlaczego? Dobra, zdecydowanie będą poza nagraniem czytać. I... Ej, ale one wszystkie nie dość, że są czarne, to mniej więcej tak samo wyglądają. Ach, nie lubię bufiastych rękawów. No, ale zgarniemy wszystko. Też. Może to dla waszmości nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem stosownym do audiencji. Niechże waszmość się ubierze. Serio? Sama mam to zrobić? No dobra. Elegancko. Geralt w czerni. A... O cholera. Nie, błagam. Nie, nie chcę takiego widoku. Nie no. Całkiem przykładnie. Wyglądam jak pajac. Ale nie narzekamy. Idziemy gdzie trzeba. Mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. No właśnie. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Swoją drogą, no ładna wrona z Geralta, czarna. Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech waszmość zademonstruje. Tak, już... proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarnią, a serio? Nie cesarzowi Nilfgaardu. A może taką kurwę spod latarni proszę bardziej patrzeć. Cenią niż jakiegoś tam cesarza, który ubiera mnie w bufki, leginsy i nie wiadomo co jeszcze? W dół, aż broda dotknie no chyba nie. Geralt, niech błagam, nie rób powtórzy. Tego. Nie chcę na taki ukłon patrzeć. No. Dobrze, że mam taką opcję dialogową. Najmniej. Jestem śmiertelnie poważny. Czy waszmość wie, co grozi za złamanie etykiety w obecności cesarza? 200 batów. Nie życzę tego waszmości, dlatego nie wypuszczę was stąd, dopóki nie będę pewien, że potraficie się zachować. Serio? Ja bym to zrobiła... Tak? Źle. Jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Tak swoją drogą najpierw nie wiem jakim cudem przeczytałam, że kliknęłam coś, co było napisane. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Cóż, w tej sytuacji nie pozostało mi nic innego niż żarty. Im gremie ep art hercer Deitfen Adan in Karn ef Morwood. Emhyr far Emreis. Serio? Ukłon. Pogubiłam się w połowie. Dobra. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen wadgen wawort. Już nie będę głupio uparta jako osioł, nie. Poza tym cesarz raczej wierzy. Ja jestem wiedźminem, ja nie kłaniam się tu przyszłam. Nie zginasz, karku. Już bez przesady. Nie chciałem sprawić przykrości szambelanowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cirilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją Dziki Gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Tym bardziej, jeśli chodzi o córkę. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. A dlaczego właśnie ja miałabym to zrobić? Tak 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. No. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły. Bo ten Dziki Gon, no... Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. Biedna Ciri, tak w ogóle w jakichś falbankach i koronkach nagle będzie musiała siedzieć. Już nie wiadomo co gorsze, falbanki, koronki, różowe kiecki, czy ten cały gon. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Jakie szczere. A tak w ogóle... Aha. Chciałam sobie trochę o Ciri poczytać, co nam się zaktualizowało, ale widać, to jeszcze nie czas na to. Brzydzą się, ale to jak gryfa upolowałam, to ich ciekawi, no proszę. No ale nudne sztampowe rozmówki tutaj prowadzą, co? Tylko tam coś ciekawszego się dzieje. Hermes to miał na nóżkach skrzydełka, nie na czułku jak... Pszczółka, ha, już jak rymują. Nie, to jest żałosne, ale przynajmniej pasujące do atmosfery na tym dworze. Jakieś ogrody. O, mogę to sobie zebrać? O, tak na pamiątkę. Żeby sobie umilić pobyt tutaj. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. No, jak miło. Wreszcie przywdziejemy ćwieki. A tak w ogóle mogę troszeczkę szafki poprzeglądać? A no mogę. Fajkę też pewnie będzie można sprzedać. Proszę zaczekać, wasza wielmożność nie nadąża. Dobra. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W 3 kopiach. I właśnie może Aha, dalej nie mogę nic przeczytać. Ale to fajnie wygląda, to zielone coś. W ogóle ciekawe miejsce. Jeszcze to sobie zobaczę. Suszone owoce. Może figi i daktyle. Zobaczmy też to. Niziołki. Dobra, ja to sobie kiedyś dokładniej poczytam. A na razie chodźmy do Yennefer. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. Ona pewnie też. Potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Emhyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pamiętnicę. To fakt. A niech mnie. Rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kaer Morhen. Ile ona ma lat już tak właściwie? Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią Dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że Dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to Dziki Gon. No właśnie. Czego Dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia. Ja wiem, że ona jest wyjątkowa, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. Ja też. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. No proszę. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kaer Trolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. No właśnie. Nie ma co tam rozgrzebywać. Jakoś... No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda. Ale rozumiem, czas goni. Ciri jest ważniejsza. Więc może od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Vesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far-Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Szczerze, ani takie wojny, będę na ciebie czekać. Ani takie kurde motywy nie są naszym światem, co Geralt? Mogę jej też tutaj miejscówę obszukać? Wow. A to już chyba mamy. Widowiskowe wyjście, że tak powiem. To też już gdzieś tam było. To? Nóż do chleba, w dodatku zardzewiały. To chyba mało przydatne. Blizna ładnie się zagoiła. Nie inaczej. O i nie ten przycisk. Z tego co wiem, bierzę wszystko. Dobra. I możemy chyba pogadać z tym... Szkoda, że nie mam czasu. ...ambasadorem, żeby właśnie się dowiedzieć, co tam w świecie. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojnę i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mamy. Sługa. No, jak się facet za sługę uważa, to spoko, ale może ja niekoniecznie? A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle... Dobra. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe. Typowe. Nie będziemy tego wysłuchiwać. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już... No to są pewni siebie. No właśnie. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopów pewni zwycięstwa. Radowid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radowid wziął ich z całkowitego zaskoczenia. Król Henselt, jak zwykle, walczył w pierwszym szeregu. I tam zginął. Jego żołnierze stracili chęć do walki. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radowid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. No, wojny Radowid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć kartę. No. Można grać już tylko. Wiadomo. Dzięki za pomoc. To by było na tyle. Polityka jakoś niespecjalnie... Oświeca ci drogę. Nas interesuje. Mamy swoje sprawy, więc pozwolicie, że ten odcinek już zakończył. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się. Cześć.